Mamy to szczęście i ten przywilej, że pracujemy w pandemii. I jest to cholernie trudne, nie będę tego ukrywać, bo raz mamy zamknięte sklepy, raz mamy opóźnione dostawy, musimy naprawdę kombinować straszliwie, żeby rzeczy przyjechały na czas, dlatego że to, czy zdążymy zrobić w tydzień remont generalny mieszkania, zależy w dużej mierze od produktów, więc od ich dostępności. Więc rzeczywiście moja ekipa wykonuje niesamowitą pracę, to się udaje, natomiast nie jest to niemożliwe i raczej wszyscy jesteśmy w... Mamy taką myśl, że to jest przywilej i cudownie, że możemy pracować w tym trudnym czasie i też pracować dając jakąś nadzieję, dając dobro i robiąc coś, co po prostu nie jest tylko jakimś znacznikiem w oglądalności, ale zostawia trwały ślad w życiach innych ludzi. Program i to, co widzimy w telewizji, to jest jakiś w ogóle malusieńki wyimek tego, co się dzieje naprawdę. Ponad programem, mimo tego, że widzimy wielką ekipę, pracuje jeszcze 3 razy więcej ludzi. Więc ja tutaj jestem jakimś takim jednym z trybików wśród kilkudziesięciu osób, które ciężko pracują na to, żeby ta godzina w TVN-ie była radością dla naszych widzów. Natomiast mój dzień właściwie w ogóle wygląda zawsze tak samo, czyli wstaję koło godziny 6:30 albo 7:00, zajmuję się moim dzieckiem, potem przychodzi niania i potem jeżeli jadę na plan zdjęciowy, to mam make-up i jadę na plan zdjęciowy i wracam późno, a jeżeli nie mam planu zdjęciowego, to wychodzę i idę do biura i wracam po pracy, więc myślę, że wiodę bardzo nudne życie, przeciętne, tak jak większość ludzi. Po prostu zajmuję się dzieckiem, potem wychodzę do pracy, potem wracam do domu, zajmuję się dzieckiem, sprzątam i idę spać. Więc nie wiem, czy to jest ciekawe dla kogokolwiek.